Fiodor Czernych, Fiodor, twoje przełamanie można uznać za kompletne, bo dzisiaj do bramki meczu z Legią dołożyłeś jeszcze dwa kolejne trafienia. No tak, fajnie, że dzisiaj strzeliłem. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. No a dzisiaj wszyscy cieszymy się z tego zwycięstwa i idziemy dalej. Już chyba zapomniamy o tym meczu dzisiaj i szykujemy się na następny. Dzisiejszy mecz upłynął pod znakiem waszej współpracy, twojej i Kosti Wasiliewa, no bo podzieliliście się łupem bramkowym, a w dodatku ty miałeś udział przy obu jego bramkach. No tak, wiesz, to mieszkamy w jednym pokoju na zgrupowaniach, to może nam to pomaga. No. Jakieś to tak, o. I kolejne trzy punkty na waszym koncie. Znowu zostajecie liderem Ekstraklasy. Nic tylko się cieszyć i zresztą chyba widać to po nastroju kibiców. No, dzisiaj na pewno będziemy się cieszyć, a jutro już myślimy o następnym meczu. Nie trzeba tak dalej podtrzymać to. Bo zostajecie przynajmniej na dwa dni liderem Ekstraklasy, ale też macie we wtorek mecz z Krakowią. A wiemy, że Puchar Polski kibice w Białymstoku wspominają dość miło ze względu na zdobycz w 2010 roku i chcieliby przynajmniej jeszcze raz powtórzyć finał. No, fajnie by było, jakbyśmy wygrali. No, zobaczymy, na co nas stać w Krakowie. Możemy pójść dalej czy nie. W dzisiejszym meczu zaprezentowaliście przede wszystkim chyba wyższą skuteczność od Arki, no bo tych sytuacji jedni i drudzy mieli dużo, ale to wy strzelaliście gole, podczas gdy Arka raczej pudłowała. No tak, dobrze Marian Kielemen zagrał, kilka razy uratował nas, no a dzisiaj więcej szczęścia było u nas, bo u nas spadało, u nich nie, no. I jeszcze raz powiem, cieszymy się z tej wygranej. Dziękuję.